Pytanie do Nitro. Ksajo podczas streama słuchał Trójkąta Bermudzkiego i powiedział: nie ma co się oszukiwać, jest to kurwa tragiczne. Brzmi jak zlepek tekstów zajebanych ze streama. A potem nawinął twoją zwrotkę, żeby pokazać, że on potrafi lepiej. Czy to cię w jakiś sposób zabolało? I co sądzisz generalnie o jego recenzji? Ksajo. Ale coś przekręciłeś, nie powiedziałem. Nie powiedziałem, że to zlepek tekstów ze streama, tylko powiedziałem, że jest dziwnie. A, inaczej, nie, że zlepek tekstów, tylko to było to tak zmasterowane, że on się tak zacinał po każdym wersie. Okej, okay. Ale jakby gwoli ścisłości, chyba raczej musimy się skupić na tym pierwszej sentencji, tak, czyli jest. Nie ma co się oszukiwać, jest to kurwa tragiczne. Co sądzisz o słowach Ksajo i swoją drogą, jak ocenisz jego sztukę, którą tworzy? A tylko jedną piosenkę chyba wydał, nie? Dobra, no to po kolei. No to mówić może co chce, to po pierwsze, a po drugie, ogólnie ja to już powtarzam chyba 40 raz, ale ludzie za bardzo duże znaczenie nadali tej piosence, ale mogę powtórzyć jeszcze raz, że była sytuacja taka, że jak ogłosiliście mnie w fejmie, to napisał do mnie Sentinel, mówi: ty, to ja ci napiszę numer na walkę. Mówię: no dobra, jak chcesz, to spoko. I to był kiedy? Październik, coś takiego? Jakoś tak. No. I potem było cicho, cicho, cicho i w lutym do mnie pisze: przylatuj na Majorkę, nagrywamy. No to poleciałem na Majorkę, paliliśmy papierosy w oknie. Mówi: dobra, nawijasz swoją zwrotkę. On tą zwrotkę napisał, to w przeciwieństwie do numeru Szpilki, znaczy numeru do takiej piosenki Szpilki, to nazwijał to Sentino. Tam oddechu nie mogłem złapać. Nawinąłem to raz, powiedział: zajebiście, dobra, wysłał to dalej. I to wyszło, więc... Brzmi jak Sentino. No, ogólnie, taka bardzo spontaniczna akcja. My tam dużo więcej rzeczy robiliśmy. Ogólnie tak, nad klipem, bo wiesz, musieliśmy do ciebie pojechać i na Majorkę i wszędzie to było nagrywane. No logistycznie było to dość skomplikowane. A to już nawet nie chodzi o to, że logistycznie, ale powiedzmy klip kręciliśmy 60 godzin, a nie wiem ile on to nawijał, nie wiem ile ty to nawijałeś, a to nawijałem 35 sekund, nie? Potem tylko podbitki, boss! Nie, no jakby wiadomo, że ta piosenka to jest bardziej happening niż, wiesz, jakaś sztuka, więc myślę, że sam Sergiusz. Nie, no jak najbardziej. No. Tylko żeby powiedzieć o tym, wiesz, rzetelnie coś, to trzeba to potraktować poważnie. No jako piosenka do słuchania nie jest za dobre. Chociaż chyba z drugiej strony, wiesz, wyniki są dobre, nie? Bo tam pod 8 baniek już na Spotify będzie podchodzić, czy na YouTubie. Nie spodziewałem się tego. Wiesz, rozmawiałem z Remą, mówi: ty, złota płyta. Mówi, no. Zajebiście, nie? Więc no, ale największy plus tej piosenki jest to, że tyle osób jest wkurwionych, nie? Tam, nie wiem, Alberto się spłakał, ktoś się spłakał, ktoś, w ogóle ty, no, ogólnie dostają szału pizdy wszyscy, więc ogólnie gdybym mógł to powtórzyć, to powtórzyłbym to jeszcze raz. I ale o co, to, że robi wyniki, czy? Nie, to, że wszyscy są wkurwieni, nie? Oni są chyba wkurwieni przez wyniki, nie? Bo na przykład taki Alberto, wiesz, wrzuca nutę 10 dni temu, robi 700 tysięcy wyświetleń, a my tyle mieliśmy, nie wiem, chyba po 15 godzinach czy coś, nie? Więc wydaje mi się, że oto jest największy ból dupy, że oni zrobili coś na poważnie i lepiej. Wiesz, że tego się bardziej da słuchać, nie? Muzyki tych wszystkich raperów, a to nie ma odzwierciedlenia w wynikach. No. Padło pytanie do Sergiusza, co sądzi o mojej twórczości, też Zejupoga, pamiętaj. Zejupog? Mam gnata w gaciach, jak ten drugi? Aka? Gruby AK-47. Grupy AK-47. Wydaje mi się, że muzycznie jest to bardziej takie, no przede wszystkim lepiej zmiksowane. Też mi się wydaje, tak jeszcze na podstawie tego, jak on nawinął moją zwrotkę, że Ksajo, jeśli chodzi o taki bicie, no, o taki True School Hada 2005, to się odnajduje. No niczego nowego, tak wiesz, że na jakichś drillach albertowskich to tego nie słyszałem. I tyle, no. To jak mam być miły, to ma przyjemny głos. I tyle, ale koncepcji piosenki to wydaje mi się, że ona i tak dla Beki była, dlatego sobie pseudonimy zmienili, albo bali się odbioru, więc w razie czego mogli powiedzieć: no ale to Zeju, nie Ksajo i dla Beki nie, to no zrobiliśmy. Myślę, że ona tekstowo jest cała dla Beki. A wracając jeszcze do sytuacji z oceną twojej sztuki, no to Nitro, gdy oceniał twój kawałek, mówił, że jedyne co mu się gryzie, to że jesteście pizdami sprzed komputera. Dla nich, czyli dla was, hardcore to zapalenie papierosa i mieszkanie na strzeżonym osiedlu. Nie masz wrażenia, że ten uliczny klimat swojego kawałka gryzie się rzeczywiście swoim internetowym wizerunkiem? Mimo że to Beka, no to Nitro taką recenzję ci rzucił. Znaczy chodzi o to, wiesz, że jak ktoś mówi, że ciężkie bloki czy coś tam i o tym jest kawałek, a to nie jest jego życie, no to wiesz, no to są sprzeczności. Przede wszystkim myślę, że ten kawałek został też napisany pod kątem tego, żeby obśmiać te zasady, więc jakby
Nitro tylko trochę spotęgował to, o co w tym kawałku chodzi, że to jest nagrane dla jaj. Aczkolwiek... A jak mówiłem, że całkiem spoko czy coś, to tego nie wrzuciłeś, nie?